Minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Będziemy razem, jak to zwykle bywa, przez najbliższe dwie godziny do pierwszej. Zbigniew Herbert. Jego wspominać będziemy pan Cogito. Państwa i moim gościem jest wybitna pisarka i reportażystka, autorka biografii Pan od poezji, pani Joanna Siedlecka. Witam panią, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dlaczego się pani tak uwzięła na tych wszystkich literatów? Patrzę na pani dorobek, Witkacy, Kosiński, któż tam jeszcze, Herbert, prawda, i inni, by jeszcze wspomnieć tutaj chociażby Gombrowicza. Dlaczego uwzięłam? Stanowczo protestuję. Po prostu mnie interesują. Znam ten świat, no, można powiedzieć, sama w nim jestem i piszę o nim, o tych, których warto, no czy też w jakiś tam sposób, prawda, też różnie piszę oczywiście. Niektórym, o niektórych różnie, prawda, ale również mnie interesują. Także się wcale nie uwzięłam. A jeżeli się uwzięłam, to dobrze. To uwzięłam oczywiście. Się dobrze, prawda? Mówię to z uśmiechem. Że ich przypominam i o pisarzach się tak raczej nie poświęca za wiele uwagi. Prawda? Niestety, właśnie, także chwała pani za to, że ich pani tutaj bierze na swój jednak warsztat. Przypominam. Szczególnie Herberta, którego cenię niezwykle. On wydaje mi się na szczęście jest i będzie, ale jeszcze, prawda, więcej o nim jak najbardziej też na to zasłużył. Ale Witkacy i Gombrowicz też. A naturalnie, przecież, no to tak. Kanoniczne postacie naszej literatury. A jaki Herbert się pani wyłonił z charakteru, z tej pracy? Bo przecież książka ma kilkaset stron, no więc musiała pani nad tym pracować i rozmów przeprowadzić na pewno setki. Nie, no to tak, prawda, trudno w jednej audycji powiedzieć, ale oczywiście, że było samym dla mnie zaskoczeniem to wszystko, co o nim zdobywałam. Znaczy ja już się zajmuję nim, można powiedzieć, wiele lat, bo pierwsze wydanie, teraz właśnie lada dzień będzie kolejne, dlatego tu jestem, prawda, wydanie mego Pana od poezji, które pierwsze było w 2002, więc przez ten czas minęło trochę lat i kiedy w ogóle po raz pierwszy może przystępowałam właśnie do pisania o Herbercie, to właśnie w ogóle o nim nic prawie nie wiedzieliśmy, bo on był szalenie tajemniczy, właściwie mało udzielał wywiadów. No i jeszcze miał zapis cenzorski przecież. No, znaczy to na twórczość, prawda? Na twórczość, znaczy to też nie zawsze, nie cały czas. No, ale przez pewien czas. Przez pewien czas, jak najbardziej, w latach 70. za podpisywanie, prawda, pewnych tam listów i tak dalej, różnych protestacyjnych, jak najbardziej miał zapis. Ale w sensie takim mnie bardziej interesuje, że twórczość oczywiście jest punktem wyjścia, ale człowiek, biografia. On sam niewiele o sobie mówił, udzielał mało wywiadów, co mnie już właśnie, w ogóle to właśnie było punktem wyjścia, bo pisarze są na ogół, sprzedają siebie na tacy, mówią nawet za dużo, sprzedają swoją prywatność, intymność. Reklamują się, Herbert nie. Umykał, uciekał, zawsze właśnie pytania o siebie odbijał, a pani był bardzo inteligentny, co mnie właśnie jakby tak zdumiewało, co jakiś sposób ukrywa. Nigdy nie mówił o swojej właśnie młodości, która była w ogóle jakimś rozdziałem zupełnie nieznanym. On się właśnie dopiero pojawił w dzienniku Tyrmanda. Jakby chłopak, prawda, nie wiadomo skąd. Człowiek znikąd. Człowiek znikąd, właśnie. I to mnie, ale zresztą można powiedzieć, ta tajemniczość podobała mi się, że nie chlapał, prawda, ozorem nie opowiadał, nie rozdzierał tych szat, tylko tak jakoś po prostu mnie w ogóle intrygował. I to był taki jakby pierwszy powód, że ja chciałam się trochę o nim dowiedzieć jako o człowieku, bo nie tylko ja, prawda, ale wszyscy na ogół znamy te jego wspaniałe, wielkie wiersze, ale o człowieku widzieliśmy niewiele. A poza tym, jeszcze coś, tu może jako kobietę interesowało mnie również to, że w jego dorobku było tak mało miłosnych wierszy. Bo o czym, że nas zwykle zanudzają ci poeci, prawda, no o czym? Miłosnymi Wielki. Wierszami, tak? A tu właściwie, proszę zauważyć, prawie wcale. No może tam o tym uchu różowym, czy... Ale to też takie właściwie nie takie sensu stricto, prawda, erotyki. Co jest u diabła? I tak pomyślałam sobie, właściwie rzeczywiście nic o nim nie wiedzieliśmy. I tak troszeczkę zaczęłam jakoś tak czytać, rozmawiać. No i tak to się potoczyło. No ale też oprócz tego, że był skryty, potrafił z tych kart pani książki, wynika, podkoloryzować również ten swój życiorys. Upgrade'ować byśmy dzisiaj oczywiście powiedzieli. Oczywiście, że tak. Tak, to prawda. Mimo, że Herbert miał
Wspaniały życiorys, w porównaniu zwłaszcza z naszymi wieloma oj, tak, innymi żył w kolegami, ciekawych czasach. Można powiedzieć, prawda, tego jego pokolenia, którzy, no można powiedzieć, temu ustrojowi się oddali. Byli fanatyczni, jego rówieśnicy, on był przecież rocznik 24, jego rówieśnicy to byli pryszczaci, którzy poparli ten system i przystąpili ochoczo do budowy tego systemu. Herbert jednak nie. Miał, prawda, wolał torf projekt, wolał bok, a przede wszystkim wolał bardzo późny debiut. I nie ma na swoim, zadebiutował jako właśnie stary chłop, po 30 dobrze. Nie chciał pisać, prawda, to, czego wtedy żądano od poetów. Nie chciał pisać wierszy o Leninie, Stalinie, o złych imperialistach. Czekał, ale mimo to, jak każdy twórca, lubił trochę jeszcze bardziej podkręcić swój życiorys, prawda? Jeszcze bardziej podkręcić, podkoloryzować. Akademia Sztuk Pięknych się pojawiała przecież. Także no więc dokładnie. Której nie było. Można powiedzieć, dlaczego to robił? Czy to są takie wielkie grzechy? Wszyscy trochę upiększamy swój życiorys. To kłamstwo nikomu nie szkodziło, bo na przykład są różne kłamstwa. Kosiński kłamał, konstruując swój zupełnie fałszywy. Tak, no fikcyjny absolutnie. Fikcyjny wojenny życiorys. I to było, robił jakąś szkodę wielką, bo kształtował obraz tych okrutnych Polaków. No Herbert dodawał sobie trochę jeszcze chciał być taki. Wydaje mi się, że to są niewinne grzeszki, a poza tym on nawet robił to specjalnie. Herbert był potwornie przewrotny i specjalnie gmatwał, motał, dodawał. Nie, i mówić, a niech ci biedni poloniści, biografowie biją się, walczą, która wersja prawdziwsza. Zacierał ślady. A co więcej, powiem panu taką historię, mianowicie, że Herbert... Znaczy na przykład, prawda, on bardzo, ale to było takie na przykład, kiedy on rzeczywiście pracował w tym torf projekcie. Nie pracował w jakiejś redakcji w latach 50. Ale mimo to na przykład, i to już było dużo, że w ogóle pracował jako urzędnik tam. To nie było nic przyjemnego. Ale na przykład w jednym z wywiadów, który tu wyłapałam w drugim wydaniu, jednej z dziennikarek zachodnich, bo on był też znany w świecie, to mówił tam, że... on w ogóle to pracował przy kopaniu torfu no, i że wstawał na 6 do kopania torfu. No między byciem urzędnikiem, urzędasem takim drobnym oczywiście, szarym urzędasem w torf projekcie, a kopaniem torfu jest zasadnicza różnica. Także no trochę sobie jednak to podkoloryzował. Tak, zatęsknił tak? Może za takim krajobrazem malowanym przez Stachurę czy Chłaskę. Dokładnie, lubił taką dobrze opowiedzianą historię czasami po prostu. I rzeczywiście gmatwał, motał. Wie pan co, on to robił specjalnie, żeby się nie dogrzebać do jego naprawdę tych rzeczy, moim zdaniem istotnych, które on ukrywał, niezwykle bolesnych traum. Tego nie chciał na pewno. No, megalomanem na pewno nie można go nazwać. Oczywiście, że nie. To nie, tak. Po prostu jeszcze sobie trochę dobarwiał, ale no, bawił się też. Też był człowiekiem wielkiej zabawy, przekory. Można powiedzieć, że jego twórczość jest niezwykle poważna. O najistotniejszych polskich sprawach mówi. Ale on tego jakby nie mógł cały czas znieść, takiego, prawda, bycia na takim poziomie. W życiu to on był w ogóle krótkochwilny, radosny, rozrabiał, przynajmniej jak uczniak. Mnóstwo mam anegdot, także naprawdę zabawiał się jak sztubak. Taki na przykład opowiadał mi jeden, jak w oborach, bo również tam jeździł pracować po prostu czasami, bo miał długo bardzo złe warunki mieszkaniowe. Wieczorem z innym pisarzem wykręcali korki, no więc to są zabawy, prawda, uczniaka, sztubaka. Wykręcali korki. Oj, ale to jest dowcip troszeczkę taki niepoprawny politycznie. Feministki się na nas rzucą, bo jest trochę seksistowski. Mianowicie, otóż... wykręcali te korki, obory tonęły w ciemnościach, a Herbert z tym kolegą, z Zdzisławem Bińkowskim, którego bardzo lubił, pukali do drzwi partyjnych pisarek i one wyskakiwały, a Herbert krzyczał, będziemy was wieszać na latarniach, ale gwałcić nie będzie. Na to nie liczcie, one wylatywały wściekłe i tak dalej. Także naprawdę bawił się często jak chłopaczek. No właśnie, po czym rano zasiadał do pisania pana Cogito. Podzielam pani pogląd, że rzeczywiście, żeby poznać twórczość i co ona mówi, co wyraża, to najpierw trzeba poznać życie,
tego, który tę twórczość uprawiał. Dlatego mnie też interesuje bardziej Herbert jako człowiek, bo oczywiście twórczość to każdy może przeżyć jakoś sam, próbować odnaleźć siebie w tym, co czyta. Chociaż dobrze jest też znać ślady życiorysu osoby, która to pisała. Ale widzi pani, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo jak pani wspomniała przed momentem, że Herbert wiele rzeczy ukrywał, to jest pytanie od razu, dlaczego to robił? Nie tylko pewnie dlatego, żeby nie sprzedawać siebie, ale coś było pewnie więcej. Czy to aż tak go bolało, to co się zdarzyło w jego młodości, dzieciństwie? Tak. I właśnie wydaje mi się, nieskromnie mówiąc, że do tego dotarłam rozmowami, prawda, czytaniem, z świadkami, bo na tym w ogóle polega jakby, to jest moja specjalite. Ja rozmawiam z ludźmi, jak największą ilością ludzi, i to nie z pisarzami, czy z pisarzami też, ale na końcu, przed pisarzami, tymi kolegami z grupy, człowiek ukrywa różne rzeczy, tam przybiera barwy ochronne. A bardziej znali Herberta inni, często pisarze, prawda, koledzy jakichś innych obszarów, gdzie on był bardziej szczery, nie udawał, nie ukrywał. Także szukałam gdzie indziej, jakichś innych obszarach. Tak, wydaje mi się, że Herbert był człowiekiem głęboko zranionym i ukrywał dwie takie najważniejsze traumy, do których dotarłam i które były, bo zresztą w ogóle z czego wydaje mi się wynika twórczość, tak mi się przynajmniej wydaje, skąd się bierze twórczość, to jest właściwie jakieś zwichnięcie, prawda? To jest jakiś garb, skąd ten garb wyrasta? On wyrasta z jakichś właśnie urazów, jakichś przeżyć, jakiegoś czegoś straszliwego właśnie, co w końcu się przeradza na to, że człowiek pisze. I wydaje mi się, że dotarłam do takich dwóch. To zresztą nawet w tym pierwszym wydaniu, które były bardzo właśnie, ta książka była dosyć taka znana i w ogóle właśnie była... No, nominowana przecież. Właśnie, do dwóch najważniejszych nagród, i do Nike, i do Mackiewicza dyskutowana. I dlatego, że tak naprawdę, prawda, Herbert, wydaje mi się, że ukrywał dwie takie najważniejsze traumy swego życia, które zdarzyły mu się w młodości. Zresztą to uważam w ogóle że młodość jest najważniejszym okresem dla twórcy, to chyba już nawet nie pamiętam, bo ja w ogóle jeszcze, widzi pan, jestem trochę bluźniercą, nie jestem nawet polonistką, zaraz co to powiedział, to chyba Krasiński, że młodość mistrzu jest rzeźbiarką, tak, co ukrywa, co wykuwa żywot cały, choć przemija sama szparką, cios jej dłuta wieczno trwały. I rzeczywiście te pierwsze traumy są najbardziej bolesne. I Herbert pochodził ze Lwowa. To jest bardzo ważne. To jest niezwykle ważne w jego biografii. I to właśnie stworzyło. Zawsze twierdził, że pochodzi z rodziny angielskiej. To też było takie piękne kłamstwo. Bo no tak. Każdy by chciał mieć angielskie korzenie. Ja też bym chciała. W połowie austriackie. Faktycznie były. Faktycznie. Ono oczywiście... Być może kiedyś to się gdzieś tam zaczęło, prawda, Anglia, ale tak naprawdę to również jest nazwisko niemieckie. Proszę wziąć książkę telefoniczną Wiednia, to jest kilka stron Herbertów. I rzeczywiście część jego rodziny to była bardziej taka, tym bardziej, że to był Lwów. To, prawda, no, czyli Tygiel, Galicja, Tygiel ten narodowościowy. I dwóch stryjowie byli właściwie duszą Austriakami raczej i podpisali Volksliste w czasie okupacji niemieckiej a część rodziny zaczęła od razu podkreślić, była szalenie patriotyczna właśnie, Polska, taka jak ojciec Herberta i dziad. I kiedy tam się te okupacje zmieniały, prawda, z godziny na godzinę, kiedy przychodzili Sowieci wiedzieli kto, dobrze wiedzieli, mieli swoje służby, kto podpisywał i zresztą już, jeszcze przed, jak już zbliżali Sowieci, to Volksdeutsche uciekali i Sowieci karali odpowiedzialność zbiorowa. Rodzina Herberta powędrowałaby do łagru albo stanęłaby pod ścianką. Także Herbert wstydził się tych stryjów i można powiedzieć, ale co więcej, przed samym, prawda, przyjściem Sowietu rodzina Herberta uciekła ze Lwowa przed odpowiedzialnością. Herbert był już właściwie był człowiekiem, który
powinien przystąpić do walki, zaczęła się akcja burza, jego pokolenie, jego rówieśnicy. I moim zdaniem pierwszą traumą było to właśnie, że najważniejsze, że nie wziął udziału w walce. Nie wziął udziału, co też tak trochę podkłamał w swoim życiorysie, mówił, że był, a nie był. Ale można powiedzieć, że złożyły się na to dramatyczne, tragiczne okoliczności. Ucieczka przed odpowiedzialnością, a rodzina cała uciekała, nie miał na tyle siły, żeby się mógł się przeciwstawić, ale tego nie zrobił. Co więcej też, w czasie okupacji, co również ja odkryłam, bo chociaż to było widać gołym okiem, on był kulawy, on miał prawą nogę, uciekał. Nogę a to Herbert, no troszkę właśnie udawał i mówił zawsze, że to w walce. Że to jest, i panienki nawet na to podrywał. Mówił, że to była w lesie. Mówił, wszystkie na to brał. Ale to nieprawda. Ta banalność też była przykra. Tu koledzy ginęli. On był pokolenie Baczyńskiego. Pokolenie lwowskich Orlon, które musiały ginąć za ojczyznę. Co więcej, później, zwłaszcza kiedy był panem Kogito, tak? I panu Kogito wypadało konspirować. Herbert, przyznam się, mówił o tym dość oględnie, ale krytycy zrobili z niego nieomal, no tak, można powiedzieć, żołnierza wyklętego pierwszego. To było nieprawdą. Był kulawym chłopcem, który wyjechał z rodzicami. Można powiedzieć, był to troszeczkę jednak wielki dramat. To było tak, jakby Lord Jim opuszczał tonący statek, bo jak do tego dotarłam, to była cała, można powiedzieć, długa droga, bo nie było żadnych świadectw. Rozmawiałam ze wszystkimi i tak dalej nawet, ale wszyscy, w ogóle nikt nic nie wiedział, to było niemożliwe, dlatego że na ogół rówieśnicy wiedzą, co robi. I w końcu nawet napisałam, ogłosiłam się po raz pierwszy w takich lwowskich gazetach, znaczy pismach, które jeszcze wtedy wychodziły, nie wiem czy dziś, Krakowia Leopolis i Semper Fidelis, że piszę książkę o Herbercie, bo naprawdę nie miałam żadnych świadectw jego młodości i poszukuję świadków. Proszę sobie wyobrazić, przeszły dwa listy, ale to wystarczyło. Odezwał się jego kolega szkolny, to taki typowy lwowiak, taki solidny kolega i tak dalej, zwołał wszystkich żyjących. Oni zrobili zebranie, zaprosili mnie. No i właśnie, prawda, rozmawialiśmy i oni wtedy mówili, że rodzina Herbertów, oni walczyli, to była niezwykle waleczna klasa. Każdy był w różnych odcieniach, czy tam na konspiracji, w obozach. Nigdy Zbyszka nie było, wyjechał wcześniej, a po pierwsze był kulawy. Także to był wydaje mi się, że on to bardzo ukrywał i to należy zrozumieć. To była wielka, prawda, wielki gar, wielka trauma. Ale co więcej, wydaje mi się, że właśnie to się wzięło, że on, jak pisały jego podręczniki o nim, też kończył szkołę Akowską, tą podchorążą, jak to się tam nazywało, szkoła podchorążych, prawda, szkoła, gdyby on był, prawda, taką szkołę kończył, to on by nie mógł wyjechać, opuścić wszyscy Akowcy, tam musieli się stawić na akcji burza. Po prostu nikt go jakoś nie kojarzył z tym i w związku z tym on dlatego te piękne akowskie wiersze, które wszyscy znamy, pisał, ten prolog, da, komu ja gram, to wszystko, oni mi patrzą w oczy. Nie dlatego pisał, że przeżył, jedyny mówiono, tylko dlatego, że nie był. Że miał ten wyrzut sumienia, który go właśnie całe życie tylko dręczyło i on im spłacał dług. Rekompensował. Tak. I spłacił go moim zdaniem z nawiązką, chyba. Z nawiązką go spłacił i być może przemawiał odpukać. Dobrze tak się stało, bo nie zginął tak, prawda, jak Baczyński, tylko właśnie całe życie i nie tylko tymi wierszami spłacił, ale w ogóle wydaje mi się, że spłacił swoją postawą też. Tą, prawda, walką o te wartości, o które oni walczyli, o wolną Polskę. No. I to go ukształtowało. I także to wydaje mi się, że to było bardzo ważne. Wspominamy dzisiaj Zbigniewa Herberta. Pani Anna Siedlecka, reportażystka, autorka biografii Pan od poezji, jest gościem programu. Wracamy do Państwa za chwilę. Dzisiaj w Nocnych Światłach wspominamy Zbigniewa Herberta. Pani Anna Siedlecka, reportażystka, autorka biografii Pan od poezji, jest gościem programu.
Rzeczywiście to, co pani mówi, to jest, myślę, dużą traumą, biorąc pod uwagę chociażby tą wypowiedź Herberta, którą w pewnym kwestionariuszu pewnym kiedyś zawarł. Mianowicie na pytanie, jak widzi mężczyznę, jakie cechy u niego są istotne, powiedział, że waleczność w czasie pokoju, w czasie wojny, a w czasie pokoju odwaga cywilna. No, o ile odwagę cywilną miał możliwość przetrenować w różnych sytuacjach, wielu, licznych, o tyle na polu walki niestety nie stanął. To był jego kompleks, ale ja mówię to bardzo dobrze, on go przełożył, prawda? Dzięki temu mamy jego wspaniałą poezję, bo on cały czas, można powiedzieć, miał te wyrzuty sumienia i chciał im oddać za to. I to zrobił. I to zrobił także być może literaturze polskiej. To wyszło na dobre, naprawdę. Przepraszam bardzo, tak niestety jest. A jaki był jego dom rodzinny? Właśnie, to jest też bardzo ważne. Herbert pochodził, to również go ukształtowało, prawda? Można powiedzieć, ze Lwowa. I z typowo mieszczańskiej, zamożnej, patriarchalnej, tradycyjnej rodziny, bardzo kochającej się, żadnych tam, prawda, rozwodów i tak dalej. Była babcia, byli rodzice, mama niepracująca, ojciec, urzędnik, właśnie więcej nawet, bo był, jak Herbert podkreślał potem, dyrektorem małego banku, więc poniekąd później, prawda, dla sowieckich, zwłaszcza władzy, wrogiem ludu. Chodził do dobrej szkoły, miał rodzeństwo, zajmowała się nim babcia, był otoczony miłością rodziny. A przede wszystkim Herberta ukształtowała też wspaniała szkoła przedwojenna. Chodził do bardzo dobrego, jednego z najlepszych gimnazjów lwowskich, 8. gimnazjum. I co ważne, co zresztą również widać w jego wierszach, też szalenie takich lapidarnych, pełnych jakichś takich realiów, kończył wcale nie humanistyczne, tylko matematyczno-fizyczne. Właśnie pan od przyrody był najważniejszy, co potem wydaje mi się widać, bo on konkret, realia. Także mieszczańskiego domu, bardzo religijnego, babcia, mimo że prawda, tam później krytycy podkreślali, że babcia była Ormianką, może kiedyś była tam wieki temu, tam każdy miał jakieś korzenie różne, ale Ormianie też przecież była... katolicki naród, pierwsze właśnie, państwo katolickie. A ta babcia w ogóle była, no już naprawdę można powiedzieć... A tercjarką była. Tak, dokładnie, była tercjarką, chodziła w domu w habicie i w welonie, także babcia była właśnie, prowadzała go do kościoła, on był ministrantem kadzidłowym, także jak najbardziej wpoiła mu właśnie... Tak, lilijkę nosił tak, przecież. Tak, można powiedzieć religijne wychowanie. Wspaniała szkoła, wspaniały dom, tym bardziej właśnie straszne było to, co się stało 17 września. Jego świat się rozwalił i można by, że on przeszedł te dwa totalitaryzmy jako młody, wrażliwy chłopak. A jeszcze jedno, może to jest ważne, rodzina była też, miała letni dom, także był nawet jakieś, więcej niż zamożność. Oni mieli letni dom, co było takim największym jak życiowym takim materialnym osiągnięciem ojca. I ta barbaria, kolejne okupacje, najpierw niemiecka, a potem być może ta najstraszliwsza sowiecka. Właśnie ta sowiecka. To dwa razy. No, tam dwa razy, dokładnie. Rozwalenie zupełnie. Koniec tej szkoły właśnie, tej wspaniałej, z panem od przyrody, ze znakomitymi nauczycielami, którzy właśnie byli profesorami, pisali podręczniki, bo nauczyciele licealni, gimnazjalni, to się wtedy mówiło, przed wojną byli bardzo dobrze opłacani. Także to... profesorzy byli elitą. No tak, to nie to, co tak, w tych czasach nie, naszych. I później spauperyzowanie tego zawodu, tak. Wchodzą barbarzyńcy. Ta szkoła jest rozwalona i Zbigniew Herbert, co też zresztą ukrywał później, nie chcąc w ogóle jakby dopuszczać tropów do swojej młodości, zostaje przeniesiony. Koedukację wprowadzili Sowieci. Kiedy szkoły były te lepsze, bo te publiczne chyba były koedukacyjne, były męskie i żeńskie. Tak, mój tato tak ukończył. Właśnie, rozwalali te, to koedukacja była dla nich czymś. Tak, nauka rosyjskiego, ukraińskiego, to wszystko. Oczywiście tam, tak. Indoktrynacja polityczna. Dokładnie, to się właśnie zaczęło. Herbert przeszedł właśnie do szkoły, przeniesiono go z onkologami różnymi do szkoły żeńskiej, czyli do dawnej takiej też znakomitej szkoły urszulanek, które już przestały oczywiście być urszulankami, bo te siostry przegnano, to zaczęła być normalna sowiecka szkoła po prostu.
i z tymi przedmiotami, z językiem, także no absolutnie właśnie indoktrynacja, tak, nauka pochody. Strzelania. Dokładnie, pit gotowka, tak. A przede wszystkim właśnie marxizm, leninizm, pochody i tak dalej. Także koniec tego właściwie uładzonego, zamożnego świata i okupacje. Później, prawda, ucieczka ta przed kolejną okupacją niemiecką. No tak, znaczona trupami, 10 tysiącami, tak, prawda, mały Katyń. Jak mówi, prawda, to go właśnie ukształtowało. Te dwa totalitaryzmy, które przeszedł i widział, co po prostu powodują wywózki. No tak, rok 40. Właśnie. Jego rodzina na szczęście tego uniknęła, ale być może dlatego właśnie, że wcześniej wyjechała, uciekła po prostu, jak mówili jego koledzy, którzy tak go trochę traktowali jako, tutaj to właśnie też rozwijam w tym drugim wydaniu, że, bo Lwowiacy uważali, że nie wolno uciekać ze Lwowa, tylko tam trzeba do końca trwać. No taka legenda obrońców, być, prawda? Tak, właśnie. I dopiero kiedy po Jałcie, kiedy już właściwie głowa domę, to wtedy dopiero Lwowiacy, ale też razem, a oni wyjechali jakby wcześniej i to koledzy bardzo, bardzo surowo oceniali. Także to go przede wszystkim ukształtowało. Ale w szkole, jak a twierdzą właśnie koledzy... też jeszcze aha. Tutaj dosyć ważne jest jakieś rodzinne traumy, bo była taka prywatna też jakaś tragedia tej rodziny. To była śmierć braciszka, jego Januszka, który... No, taka zawiniona też. Właśnie. Prawda? Co prawda nie przez Herberta samego, ale rodzinnie tam... Młody lekarz, prawda? Było co wybaczyć. Brat matki, który był studentem właściwie medycyny, właściwie ostatniego roku, nie rozpoznał choroby i Januszek zmarł właśnie w ciągu jednej nocy na... Zapalenie otrzewne, tak? Tak, to tak. Było chyba, jeśli tak, dobrze pamiętam. Co, to nieprawdopodobna była też trauma rodzinna i bardzo to przeżył. Później miałam... Rodzice taką... też chyba się nadawali do pielęgnowania potem. Dokładnie, właśnie. Przede wszystkim rodzice to najbardziej dramatycznie przeżyli. Zbyszek i Halinka, bo Zbyszek miał siostrę też zresztą. Siostra jego niedawno zmarła, żyła 90 parę lat, rozmawiałam z nią, wspaniała osoba. Także bardzo często trochę dokuczali Zbyszkowi, że podobno ten Januszek był jeszcze bardziej taki zdolny w ogóle tak się zapowiadał, że od niego, ale oczywiście to być może potem jakiś taki rodzinny mit. Ale to też była taka ważna, ważna śmierć. Śmierć mojego braciszka ma wielką traumę tej rodziny. No tak, tutaj też to się chyba jakoś, jeśli dobrze pamiętam, to się wiąże też z tym, z podpisaniem Volkslisty, to, że akurat ten kuzyn został poproszony o zdiagnozowanie. Nie, to była rodzina ta, prawda, to była ze strony ojca. To była rodzina z Herbertowie. Mhm. Dlatego właśnie to było takie wielkie niebezpieczeństwo, bo oni nosili to samo nazwisko, a zdiagnozował go. Tak. Ale tam był chyba zaś jakiś lekarz, którego właśnie nie poproszono o zdiagnozowanie. A zdiagnozował właśnie to od strony matki, ten młody lekarz bez doświadczenia. Tak, to prawda, tak. Właśnie tak, który zresztą być może też dlatego, że popełnił na początku swojej życiowej drogi taki błąd, potem stał się wybitnym lekarzem. Rektorem Akademii Medycznej, pan Józef Kaniak, duma rodziny. Wychował setki, pokolenia lekarzy, bo jakby, no nie wiem, to się stało na początku drogi, może bardziej, może to był jakiś przypadek, no w każdym razie to też, to no, oczywiście takie rodzinne, prawda, sprawy, to wszystko opisuje, bo ja, wydaje mi się, że jeżeli mnie interesuje jakiś pisarz czy poeta, to interesuje mnie jego rodzina. Zresztą słusznie. Tu, no można powiedzieć, że do drugiego wydania tym bardziej zachęcam, bo tu odkryłam jeszcze jedną bardzo ciekawą rodzinną kartę Herberta. Mianowicie? W ogóle nie, mianowicie, właśnie. Mianowicie siostra Herberta pod sam prawie koniec życia, zresztą wspaniała też lekarka, notabene została lekarką właśnie dlatego, po śmierci Januszka postanowiła, że ona będzie leczyć dzieci, żeby takich tragedii nie było. I ona wydała listy rodzinne, proszę sobie wyobrazić, które właśnie listy Herberta do matki zwłaszcza, bo matka żyła dłużej, że on do rodziców też i do ojca, do niej. Korespondencję rodzinną, którą ona ocaliła. Herbert był straszliwie czułym synem.
okazał, to udawał też, prawda? Zawsze nigdy o tym nie wiedzieliśmy. Jego listy do matki to są drugie listy Słowackiego do matki. Nieprawdopodobnie ją kochał, nazywał ptaszkiem, najdroższą, maleńką, zwłaszcza kiedy właśnie była stara, kiedy wymagała opieki. Można powiedzieć jeszcze też, że on, umówiliśmy trochę, czy nie idealizujemy go, był poetą, poeci też grzeszą. Można powiedzieć zawsze, Herbert troszeczkę taką właściwie też układał taki mit, że on był trochę nierozumiany przez rodziców, prawda, że szedł sam. To też nieprawda. No matka była ponoć bardzo czuła, w przeciwieństwie do ojca, właśnie, że był oschły. Skonstruował trochę mit samotnie zmagającego się z komunizmem. A to też nie do końca. Owszem, on się zmagał, tak, zmagał się, ale nie sam jednak. Miał wielką pomoc z domu, no i jeszcze jedną, miał wielką pomoc kochających kobiet. O czym również być może mu nie wypadało, jako temu takiemu bardzo tradycyjnemu też mężczyźnie. Chociaż amantem nie był. Ale był tak uroczy. To, że, no potem poeta, no nie wiem, to jakoś działa na kobiety. Także jak prześledzić z tych listów, owszem, początkowo rodzice nie akceptowali jego wyboru. I zresztą słusznie, on był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym, bo właśnie za namową ojca kończył najpierw akademię ekonomiczną, która miała dawać jakiś fach, zawód zaraz po wojnie. Potem kończył prawo, tylko dla siebie robił filozofię. A jednak wybrał zawód poety. Rodzice byli bardzo niezadowoleni, zwłaszcza ojciec. Co to za zawód dla... Utrzymasz się z bycia poetą? Jak założysz rodzinę? To długo się nie zgadzali, ale on bardzo szybko zaczął odnosić sukcesy, wydawać. I rodzice się jak najbardziej z tym pogodzili. I jak wynika z tych listów, jak mogli, mu pomagali. Może im się nie przelewało, to nawet ze swoich skromnych emerytur. Do końca Zbyniowi, Bynieczkowi pomagali. A jeżeli nawet nie, to mama piekła ciasta, no zawsze jakieś paczki, przepraszam, nawet prała mu bieliznę, także wysyłał jej brudy, synku. Już dawno mi nie wysyłałeś brudów i tak dalej. Listy są cudowne, naprawdę. Ale można powiedzieć jeszcze jedno, jakkolwiek bardzo, cały czas też finansowo, znaczy o ile mogli. To nie były olbrzymie sumy, ale coś tam zawsze, zawsze jakiś tam przekazik, akonciczek. I kiedy ojciec zmarł, kiedy matka została sama, kiedy Zbigniew Herbert, prawda, był już znany, sławny, miał jakieś tam pieniądze, on oddawał matce. Są niezwykle właśnie, no naprawdę, proszę, zaraz się rozpłaczę. To ustawiamy tutaj przecinek, dzisiaj wspominamy. Ale polecamy właśnie Zbigniewa Herberta. Listy Herberta do matki. Tu nawet bardziej, bo także to są naprawdę absolutnie jego kontakt z matką jest zupełnie nieznanym rozdziałem. Pani Joanna Siedlecka jest gościem dzisiejszego programu. Biografka Zbigniewa Herberta. Biografia Pan od poezji to książka, o którą się opieramy, rozmawiając dzisiaj o słynnym poecie. Wracamy do Państwa za moment. Pani Joanna Siedlecka, biografka Zbigniewa Herberta. Pan od poezji, ta biografia nosi tytuł, jest gościem programu. A kim była ta dama, która tak oddana była Herbertowi? Ta tajemnicza postać. No, można powiedzieć, że Herbertowi była oddana nie jedna dama, prawda? Chociaż taką jego najważniejszą, pierwszą miłością, która była bardzo ważna właśnie dla niego, można powiedzieć, biografii poetyckiej, bo nie sztuka pomagać Herbertowi, zachwycać się nim, kiedy był Herbertem, tak? Natomiast na początku swojej drogi, kiedy właśnie rodzice być może jeszcze go nie akceptowali, bo nie akceptowali tego jego wyboru i wręcz przeciwnie, namawiali go do normalnej roboty, bądź adwokatem, czy prawda, kimś do jego... Żyj, bracie, tak jak właśnie, inni. Właśnie, jak tak. Inni, masz zawód, masz studia. To Herbertowi pomagała właśnie jego pierwsza miłość w Sopocie, Sopocianka, którą pochwalę się poznałam i tu nie musiałam się ogłaszać, bo wszyscy o tym romansie wiedzieli, bo był to niezwykle głośny romans, huczał cały Sopot, ponieważ Herbert poznał ją też bardzo bronnie poetycko, bo on... już był tam członkiem Gdańskiego Oddziału Związku Literatów. Pracował w biurze jako
tam jakiś urzędnik, bo nikt z literatów liczących się nie chciał takich pośrednich funkcji brać. A pani Halina była sekretarką i pracowali biurko w biurko, tak obok siebie. Ona była 10 lat starsza, była mężatką, miała dwie córeczki. No i Herbecie była urocza, wspaniała, miła, serdeczna, oddana, ładna. Herbert się w niej szaleńczo zakochał. No, był to dla nich wielki problem, bo oboje byli wierzący. Da jednak rozbicie rodziny i tak dalej, dzieci. I jednak w końcu doszło do tego, że pani Halina rozwiodła się dla niego i była z nim. On ją naprawdę bardzo kochał, ale też trzeba powiedzieć, że to pani Halina mu początkowo pomagała, bo ona była, no to do dużo ukrywać, bardzo zamożną osobą. Pochodziła zresztą też z znakomitej rodziny. Jej ojciec był bardzo znanym poznańskim ogrodnikiem, Piotr Skrzypczak. Jest wymieniany w wielu encyklopediach biograficznych, ponieważ był takim światłym, można powiedzieć, bardzo wykształconym ogrodnikiem, bardzo takim nowoczesnym, wykształconym na Zachodzie, który tu hodował jakieś nowe odmiany kwiatów. I nazywał na przykład azali jakiś taki nowy szczep, czy coś takiego, nie znam się na tym, właśnie halszką na cześć córki. Pochodziła z bardzo zamożnej rodziny. Prawdzie komuniści sporo im zabrali, jak to komuniści, natomiast sporo zostawili. I pani Halina pomagała mu, po prostu finansowo, rzeczowo. Miał u niej właśnie taką swobodną, miał u niej przystań, u niej pracował. On nie chciał tego. W naszej tradycji no, nie wypada, kiedy mężczyzna, prawda, bierze od kobiety. To ona płaciła za wakacje, czy tam, jak gdzieś jechali. Wysłała mu paczki, kiedy potem wychodziła. On się niby tak, no tak nie chciał, ale ale korzystał. Ale, no można powiedzieć, nie chciał jej też rań, być może. W każdym razie brał. Także to był też problem, ale to trwało bardzo długo, bo chyba 10 lat ten romans, ale w końcu jakoś to, no być może Herbert jednak wtedy nie chciał tego kontynuować, ponieważ no, ona miała dwoje dzieci, już dorastające córki. To bardzo trudna rola. Być, prawda, jakby także, zresztą w ogóle nie myślał o małżeństwie, raczej także, no to się skończyło też z jego winy, to on ją porzucił, ale całe życie miał właściwie jakieś wyrzuty sumienia. Dlaczego miał wyrzuty sumienia? Bo widział, jaki to był człowiek, że to była wspaniała kobieta, z jak najlepszej gliny ulepiona, która właściwie, można powiedzieć, poświęciła mu życie, bo porzuciła dobrego męża, ojca swoich dzieci, rozwiodła się i później i tylko dla niej, o tym jak ją, ale można powiedzieć, porzucił ją, ale obdarował ją po królewsku, bo zostawił jej piękne, miłosne wiersze. Okazało się, że każdy poeta jednak pisze te erotyki, te cudowne, miłosne wiersze. Może jeszcze trochę takie naiwne. To jeszcze nie jest pan Cogito, ale jednak to są wiersze cudowne, wspaniałe. I pani Halina, on ją zarzucał dosłownie tymi wierszami cudownymi, miłosnymi. I ona pod koniec, już po jego śmierci, zresztą to była bardzo szalenie osoba też powściągliwa, nigdy o tym nie mówiła, bo wiesz, inna by krzyczała o tym, reklamowała, udzielała wywiadów. Nigdy. Dopiero pod koniec swego życia, kiedy sama czuła, że odchodzi, bo była już po dwóch zawałach, była od niego starsza, już po zresztą śmierci Herberta, wydała te tomiki. Wydała te tomiki, potem Pierwszy oddech, zresztą wiersze przepiękne, i wydała też listy, bo zarzucał ją listami cudownymi do najdroższego mego Kiciusia, Miciusia i tak miłosnymi listami. Też opisywał swoje życie i wydała. No i tutaj właśnie można powiedzieć wielka afera i tak dalej, ponieważ oprotestowała te dwie publikacje wdowa, prawda, po Herbercie, pani Katarzyna, która okazało się, że tak, no być może, jeżeli chodzi o taką literę prawa, to miała rację, bo nawet kochanka nie może wydać
swoich wierszy, które pisał do niej kochanek bez zgody wdowy prawowitej, jak się okazało, tylko prawda, musi pytać ją o zgodę. Ale co do listów, listy są własnością adresata, więc się okazało, że pani Halina miała prawo wydać te listy, natomiast co do listów, jej wydawczyni musiała niestety zapłacić wysoką karę i wysokie odszkodowanie wdowie i uległy zniszczeniu, oddano na makulaturę, można powiedzieć, ale część bibliotek zdążyło zakupić, także szkoda. Moim zdaniem jednak, właśnie zastanawiałam się, czy pani Katarzyna powinna wytoczyć sprawę pani Halinie, wiedząc, czy nie powinna jakoś to inaczej załatwić tego, jaka to była kobieta, jaką wielką rolę odegrała w życiu Herberta, jak bardzo mu pomagała, jak bardzo on ją kochał. I można powiedzieć jeszcze jedno, listy były, te sprawa nie była jednoznaczna. On do niej, to były jej wiersze, do niej adresowane. On chorował bardzo długo, odchodził wiele lat. Był bardzo ciężko chory, jak wiemy. Nigdy nie korespondował z nią do końca. Nigdy nie powiedział, Halu, nie wydawaj tych wierszy, to tylko nasze sprawy. Ona by natychmiast to zrobiła. Zostawił jej, jak ona mówi, że on przecież wiedział, ona miała dzieci, ona miała wnuki, prawnuki, że to gdzieś kiedyś ktoś może wydać. On jej tego nie zabrał, więc ona była, uważała, prawda, że jak najbardziej ma prawo do tego. A jak ona zniosła to rozstanie z Herbertem? No, zniosła dramatycznie, bo... No cóż, można powiedzieć dosyć brutalnie. No, Herbert, jak mówię, bycie w tym związku było dla niego zbyt trudne, zbyt odpowiedzialne. Tak, dwie dorastające córki. Poza tym, no cóż, on już wyjechał do Warszawy, ona została tam. On, można powiedzieć, bo ja wiem, zawsze właściwie nie chciał długotrwałego związku. Także chyba był, jak ona zresztą, jak mówiła, mało nie umarła. No cóż, ale życie miała córki, miała pracę. Wróciła wtedy do Poznania, do rodziców, wybudowała dom. Zajęła się po prostu życiem, pracą. Miała szklarnię, bo wróciła, pomagała ojcu. Korespondowała z nim, on o niej pamiętał. No cóż, ale jak mówi, to w nim też tkwiło. Dlatego też nigdy nie pozwoliłby moim zdaniem jej skrzywdzić, żeby karać ją za to, że wydała jego wiersze. Być może to kobieca ambicja żony. No cóż, już tego nie chcę mówić, ale wydaje mi się, że chyba tak. Prawda? Ponieważ moja jakaś zazdrość, bo jednak, no tak się mówiło, prawda, tu ja nie chcę zabierać głosu, że tak naprawdę nie chodziło o... No, prawo, ja bym się wkurzył, tylko prawda, o to, że... Jakiś mężczyzna wydał pośmiertnie wiersze mojej żony adresowane do niego. To chodziło o to, że o zazdrość, prawda, że do niej nie pisał, a do innej jednak tak. Być może to tkwiło i bym powiedział, było to na pewno niepotrzebne, dlatego że, no zresztą zawsze wydaje mi się, że wdowa, która wytacza proces kochance, no jest troszeczkę komiczna, wie pani, już to było, tak? Tym bardziej, że to było przecież przed jej... Jakby to, on jakby nie miał jakiegoś pokątnego romansu z panią Haliną za życia pani, tylko to było przed jej, przed ich, prawda, przed ich małżeństwem i tak dalej. Także nie rozumiem, bo ta zazdrość jest zupełnie jakaś była niepotrzebna, no ale cóż to. Żona znała tą historię? Oczywiście, że tak, wie pani, naturalnie, że tak. No tak, to tym bardziej trudno zrozumieć. Pani Halina bardzo ciężko właśnie zwłaszcza też przeżyła ten proces, bo czuła się zwłaszcza odpowiedzialna za swoją wydawczynię, którą doprowadziła do ruiny, do odszkodowania, bo ona w ogóle to, być może poza tym jeszcze jedno, to był taki naprawdę dobry człowiek, bo gdyby to była jakaś taka osoba żądna, prawda, rozgłosu, pieniędzy, reklamy, to tak, to wtedy już, prawda, ta sprawa miałaby jakiś sens, ale wydaje mi się, że to wiemy, że to osoba była tak dobra, tak właśnie, która poświęciła mu całe życie, rozwiodła się i tak dalej, i on ją zostawił, no to właściwie już trzeba było, koniec, kropka, to się przecież skończyło, także to, no w każdym razie opisałam to.
Kończy się też ta część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, ale wracamy do Państwa za moment. Jesteśmy już po półmetku programu. Przypominam, że dziś wspominamy Zbigniewa Herberta, opowiada o nim Państwa i mój gość, pani Joanna Siedlecka, biografka poety, która wydała Pan od poezji. Wracamy do Państwa za kilka minut. Jesteśmy już po półmetku dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Wspominamy Zbigniewa Herberta, w studiu Państwa i mój gość, pani Joanna Siedlecka, reportażystka, biografka poety, Pan od poezji. Taki tytuł nosi ta monumentalna biografia. Gdzie właściwie można by upatrywać tych początków jego twórczości? Kiedy on zaczął pisać? Wydaje mi się, że początkowo właśnie Herbert zaczynał tak zupełnie nieefektownie, właśnie takimi tekścikami o sztuce, drobiazgami, które właśnie tam drukował jeszcze na wybrzeżu, w różnych gazetach, kiedy właśnie zaczynał. Ale on szalenie pracował nad wierszami, ale pisał wcześniej bardzo, ale on szalenie, można powiedzieć, nie jak inni poeci, że tam zaraz co chwila tomik. On bardzo pracował, cydzelował i dopiero tak naprawdę wydał pierwsze wiersze, jednak on wydał, zadebiutował w 57 czy 6, no tak, już po październiku, tak, po październiku, Struną Światła. Także bardzo późno, kiedy jego rówieśnicy już mieli na swoim koncie kilka tomików. Także o jakość swojej poezji, można powiedzieć, zawsze dbał. I ona być może nie wydał tych tomików, powiem, z Miłoszem jego, załóżmy, ilościowo jego twórczość jest mniejsza, ale jak dopracowana. Także o to bardzo dbał i zadebiutował stosunkowo późno. I właśnie było to zupełnie nieoczekiwane, bo jak mówię, miał to wykształcenie, prawda, ścisłe. Szkoła ekonomiczna, prawo, a nie polonistyka. Nigdy nie chciał tego studiować. Także... No ale też filozofia. Oczywiście, filozofia była dla siebie, chociaż też jej nie skończył, dlatego że wtedy zaczęła ta barbaria marksistowska. No tak, na Uniwersytecie właśnie, w Toruniu. Na Uniwersytecie w Toruniu, potem się przeniósł do Warszawy, także później już po prostu, bo przecież Jelzenberga wywalono, tam się tak, zaczęły, no, czystka się zaczęła. Zaczęła tak. się czystka i Herbert po prostu też nie dokończył filozofii, bo nie sposób już. No nie, ale nie było dokończyć, miał ją gdzieś w krwiobiegu. Ale miał, oczywiście, ale naturalnie tu być może najważniejsze były te kontakty osobiste z profesorem Jelzenbergiem. Kontakt z nim właśnie. Także Herbert długo jakby szykował się do tego skoku, ale jak już skoczył, to ho, ho. To dopiero. To prawda. To i od razu zresztą można powiedzieć, odniósł sukces. Także te tomiki jego były od razu bardzo dobrze przyjmowane. A zmieniła się jego status materialny, no, też dzięki temu? Dzięki tomikom, się dzięki tomik, z tego dzięki, mieszkania. Dzięki tomikom nigdy nie może się zmienić bardzo sytuacja poety, ani pisarza. Niewiele, prawda? Niewiele się zmieniła, ale no być może to trochę. 12 trochę. Osób, tak? Chyba gdzieś tam w jakimś długo mieszkaniu. Mieszkał w tym Warszawie, przy takim właśnie jak Josip Brodski, zawsze mówię, bo on mieszkał w tym półtora pokoju się z rodzicami. On mieszkał w takim wspólnym, jego przyjaciel właśnie ze studiów w komunałce, Toruniu. W takiej komunałce użyczył sobie pokoju, ale w cudownym miejscu, bo na wiejskiej, dosłownie naprzeciwko właśnie tam czytelnika, wspaniałe miejscu, wszędzie było blisko. Słynna kawiarnia, swoboda i dyskusje literackie. No on tam raczej nie bardzo chodził właśnie, wolał. Herbert właśnie to, nie. Herbert to nie czytelnik. Herbert chodził raczej do baru Jątek, na jednego głębszego, właśnie lubił takie bardziej zaplute, zwykłe po prostu knajpy, a nie czytelnik, gdzie tam, jak mówił, królował, prawda? Ale nie zaczynał tak dnia jak Agnieszka Osiecka, która szła na francuską się zahaczyć, prawda, no, pierwszą lampką. Trochę, to później dopiero. To pod koniec życia właśnie, kiedy już rzeczywiście była w dosyć trudnej sytuacji. Jednak on zawsze gdzieś pracował długo, na jakichś takich posadach byle jakich. Zresztą moim zdaniem bardzo dobrze robił, bo wbrew pozorom ten Torf Projekt dawał więcej, być może nawet swobody, bo po pierwsze nie zajmował jakiejś, miał wolną głowę, jak mówił. Odwalił te 8 godzin i koniec, jest wolny. A jeszcze w trakcie tej roboty, to tak właśnie nic, tak prawdę powiedziawszy, nie było do roboty. Zawsze sobie mógł coś czytać pod ławką, czy pod biurkiem, czy także na pewno tak, to są jakieś mity. Herbert nigdy nie był alkoholikiem ani, prawda, nie zaczynał od... Owszem, lubił. Nie, ja tylko zadałem pytanie, bo on, to nie było w tym krzty sugestii. Lubił alkohol, ale nigdy nie zaczynał dnia. Był też człowiek od alkoholu.
był człowiekiem wielkiej pracy, o czym świadczy, że jednak masę zrobił, masę zostawił. Teraz moim zdaniem, w pewnym sensie Herbert, to trzeba powiedzieć, że czytelnik, może słuchaczom, Herbert ciągle pisze w tej chwili. To jest moim zdaniem też absolutnie rewelacyjne. Herbert niestety nie zostawił dziennika, ale zostawił mu po sobie masę listów. On był człowiekiem, kochał pisać listy. I listy pisał rewelacyjne. Rewelacyjne. I wychodzą tomy różnych listów do różnych osób, którym korespondował. I to są fantastyczne rzeczy. Wszystkie listy Herberta są wspaniałe. Właśnie polecam słuchaczom listy Herberta do rodziny, które właśnie wydała siostra. Listy Herberta chociażby teraz wyszły do Tadeusza Chrzanowskiego, Bliźni mój bracie. No oczywiście te zupełnie nieosiągalne i podziemne listy do Haliny Misiełkowej. To są również rewelacyjną lekturą o ich miłości, nie tylko o ich miłości, ale też o Herbercie z tych lat wczesnych, czyli do Turowicza, do Elzenberga. Wszystkie listy, nawet do Miłosza, również też są, wszystkie listy Herberta są absolutnie rewelacyjne. Pełne najważniejszych problemów, ale też humoru, zabawy, ironii. Cudowne są. Tutaj mało dygresję. Ja tak? Też jestem pod wrażeniem przeczytanych swego czasu listów Gai i Jacka Kuroniów. Też je, no. Piękne nie, naprawdę. Nie, nie, nie to czytam jest tego, ale właśnie listy są też ważną, strasznie. Tak, ile ciepła jest w nich, jakiejś takiej relacji, prawda? Wielką właśnie nauką. Tym bardziej, że Herbert kochał pisać listy i kartki. To bardzo lubił i to na szczęście zostało. Także to polecam, są świetne. A jakie były pani zdaniem, oprócz tych traum, które pani wymieniła, źródła jego poezji, jeśli takie, można powiedzieć, kulturowe, już nie takie osobiste, ale z czego on czerpał? Ojej, no tego nie wiem, no, prawda? Poezja jest jakąś zagadką w ogóle, twórczość. Trudno o nimi dyskutować. Ja gdzieś zajmowałam się życiem Herberta, biografią Herberta, kolejnymi etapami jego życia, ale jak mówię, Herberta ukształtował Lwów, doświadczenia właśnie totalitaryzmu. No to był tygiel, prawda? Kulturowy, co by nie mówić, ten nie, Lwów. To tygiel, no. to najpierw, to przed wojną, ale później okupacje kolejne. To, że widział, prawda, czym jest ten system. Co później powiedział w rozmowie z Jackiem Trznadlem w tym słynnym wywiadzie, hańba domowa. To, że Polaków podzielił na prawobrzeżnych lewobrzeżnych i prawobrzeżnych, prawda? Że ci, którzy nie przeżyli okupacji sowieckiej na swoim własnym grzbiecie, to mogli mieć złudzenia do tego nowego systemu. On, który to przeżył i przeżył te wywózki, to wszystko, to wiedział. On był z tej, prawda, prawobrzeżnej, Powalkiem prawobrzeżnym i nie miał żadnych złudzeń, dlatego on nie wahał się, prawda? On nie uległ żadnemu tam ukąszeniu hegelowskiemu, choć jak mówił słusznie, że to wcale nie Hegel kąsał, tylko Berman, tak? Hegel dawno leżał pod Darnią, to jest jakieś upiększaniach ukąszenie hegelowskie, prawda? To nieprawda, po prostu wysługiwałeś się władzy już, co tutaj stawać na koturnach. Także to go ukształtowało, no plus oczywiście wykształcenie, wiedza, wielka wiedza, którą on miał i którą widać w jego, one są, to są wiersze, prawda, pełne treści, nie jakieś takie tam sobie, tak, o niczym. To trzeba przyznać. No ja mu się wydaje, że no i też właśnie traumy, te wyrzuty sumienia, że on musi coś oddać. Wydaje mi się, że też właśnie nie tylko wobec jakby tego pokolenia, którym on nie był, ale też wydaje mi się, że wbrew pozorom ta moralisty, bo oczywiście jakimś tam był moralistą, prawda? Trochę w tych. To też sprawa pani Haliny go kształtowała, że on jednak miał te wyrzuty sumienia, że ją porzucił, że ona mu zaufała, że jakby skrzywdził, tak? Bo on nie chciał niby krzywdzić kobiet, które zostawiał, bo on potem zostawiał też inne. Herbert miał wielkie powodzenie u kobiet, się bardzo kobietom podobał i tu w swojej książce tutaj dodałam jeszcze wiele zupełnie, od razu zachęcę, nieznanych romansów Herberta. Dwa właściwie zupełnie nieznane, które nie wyszły dotychczas na światło dzienne. On nie chciał krzywdzić tych kobiet, ale krzywdził oczywiście, bo... No tak, ale skoro nie chciał się związać trwale, no to długo nie chciał się trwale wiązać, bo... Ale to również wynikało właśnie z tego, że on poniekąd, jak mówiła mi jego siostra, którą porozmawiałam, wstąpił do zakonu zwanego poezją trochę i on nie chciał się wiązać. Wyciął się z życia, krótko mówiąc. Trochę tak, właśnie wiedział, że utrzymanie rodziny, żeby obowiązki, to dziecko, to właściwie to być może przekracza jego możliwości.
później, no potem jednak. No dlaczego się ożenił w takim razie? No ożenił się właśnie, bo musiał. To znaczy, kiedy, tak jak Gombrowicz. Kiedy się ożenił Gombrowicz, no, nałożył Gombrowicz to w ogóle, kiedy był ciężko chory, kiedy potrzebował, prawda, no. Czyli potrzebował opieki. Opiekunki, mamusi. Sekretarki. No, Rita nie była tylko, była piękną, młodą kobietą i nie była tylko mamusią. No, no nie, ale mamusi jako roli. Właściwie on do mamusi, on już trochę zarabiał, miał gosposie. Rita była tak urodą życia, tam, sekretarką raczej. Dam do taką towarzyszką, prawda, osładzała mu ostatnie lata, pomagała, była młoda, ładna, także a Henryk się ożenił w 44 roku życia, jak żartował, siłą doprowadzony do ołtarza i w stanie skazującym na spożycie, kiedy rzeczywiście zaczęło mu szwankować zdrowie, czego zaczął właśnie chorować, czego nie ukrywał, prawda, i czego zresztą pani Katarzyna również to wiedziała. Potrzebował opiekunki, pielęgniarki, potrzebował domu, po prostu domu, obiadu, spokoju, biurka, własnego domu. Kogoś, kto go rozumie i daje mu tę przestrzeń, tak? To, tego to już nie wiem, czy go rozumiała, ale prawda, ale prawda, stwarza mu jakąś stabilizację. Tego potrzebował i to miał. Jak się ich relacja układała? Pan, to prawda, tego do końca małżeństwo jest tajemnicą. No jest, ale czasami coś widać na zewnątrz. Czasami coś widać i to mocno czasami. No, przyznam się, że jej zachęcam czytelników, że właśnie mam nawet dwa rozdziały, bo w pierwszym brakowało, co mi zresztą zarzucali, że prawda, nie ma rozdziału o pani Katarzynie, a jednak w biografii, no powinno to być, prawda, to jest, rozmawiamy i powinna być żona, ale ja wtedy prosiłam panią Katarzynę o rozmowę, ale mi odmówiła. I to zresztą robią często wdowy. Przyznam się, że kiedy pisałam książkę o Gombrowiczu, to Rita Gombrowicz też mi odmówiła. Ale to nie rozpłakałam się, nie, prawda, tylko pisałam nadal. Poszła pani do sąsiadów. No, a wie pan, że tak, że poszłam też do sąsiadów Herberta. I mam również. Właściwie dotychczas nie wiedzieliśmy nic o jego sąsiadach, prawda? Przyzna pan. Wie pan, kto był jego sąsiadem? No słucham. A właśnie, to zachęcam, nie będę wszystkiego tak już tutaj, prawda? Ale również właśnie napisałam też o domu Herberta, o sąsiadach, bo długo Herbert nie miał też domu. Bardzo długo, prawda? Władza karała go właśnie tym, że nie, miałem kłopoty tutaj z kupnem domu i tak dalej. I tam właśnie się wybrałam na ulicę Promenady i tam rozmawiałam z sąsiadami. No i właśnie mam rozdział o małżeństwie. O żonie, mimo że mi odmówiła, rozmawiałam ze świadkami różnymi, z tymi, którzy znali to małżeństwo, którzy znali panią Katarzynę jego, a przede wszystkim są też listy, to znaczy ich listów nie czytałam, bo pani Katarzyna udostępniła je wyłącznie Andrzejowi Franaszkowi. Także inni nie mogą się do tego niestety tego przeczytać, tylko tak go wyróżniła, także musiałam sobie jakoś śledzić sama. Nie wiem, to zostawiam ten, jak to mi wyszło, zostawiam to, prawda, czytelnikom. Wydaje mi się, że to nie było łatwe małżeństwo. To jest oczywiste, prawda? Zresztą to chyba wiedzieliśmy, Herbert był człowiekiem niełatwym, prawda. Był despotą? No, wielkim wydaje mi się. Najłagodniej mówiąc, bywał despotyczny też, bywał też despotyczny i to raczej, prawda, żona miała mu uprzyjemniać życie, pomagać mu. I w tą rolę... Żony nie da się zaprogramować, można niestety powiedzieć, była typową żoną taką pisarza, która, prawda, miała mu pomagać w pisaniu, w życiu. Być jego satelitą. No, prawda, to było od razu wiadome jakby. Nie miała chyba innych, nie miała złudzeń, że będzie inaczej. Zresztą także to nie było chyba dla niej niespodzianką. Dzisiaj wspominamy Zbigniewa Herberta. Pani Joanna Siedlecka, biografka poety, jest gościem programu. Biografia nosi tytuł Pan od poezji. Zachęcamy do lektury, a my do państwa wracamy za parę minut. Poety, autorka biografii Pan od poezji, wybitna reportażystka, jest gościem państwa i moim. Przyjrzyjmy się tym czasom komuny, kiedy został zapis zrobiony cenzorski. Jak to się zaczęło? Od czego ta cała sprawa nabrała takich wybitnych rumieńców? To znaczy, no,
zapis był nie tylko na Herberta. To był... No tak, ale chodzi konkretnie o niego. Aha, o niego. W latach 70., kiedy Herbert akurat, bo on, prawda, Herbert, można powiedzieć, że był taką specyficzną sytuację właściwie. Wahał się ciągle, był pomiędzy, właściwie długie lata spędzał na zachodzie. Kiedy tu się coś zmieniało, to nie mógł ciągle jakoś wybrać. Migracja, nie chciałby jednak być emigrantem, kiedy był w Polsce w latach 70. Oczywiście jak większość środowiska, przecież to nie tylko Herbert, przystąpił do opozycji literackiej. Tak? Był w tej całej grupie, tak, która podpisywała wszystkie listy chociażby. Herbert był zawsze na czele, chociażby list, prawda, w sprawie zmian w konstytucji, czy list, wtedy usiłowano wprowadzić ten słynny, sławetny zapis o kierowniczej roli tam Związku Sowieckiego i dozgonnej przyjaźni. To wtedy były te protesty, czy list o prawa dla Polonii w Związku Sowieckim. To było szalenie odważną sprawą, bo szczególnie karano te właśnie tych podpisantów, tych listów, którzy domagali się tam czegokolwiek nie ruszać Związku Sowieckiego. Chociażby tego, czy złagodzenia wyroków dla osadzonych wtedy w więzieniu za sprawę ruchu. Nie wiem, czy pamięta pan tą sprawę, kiedy ci którzy... Tak, wysadzenie pomnika. Wysadzenie tak. pomnika i Lenina, nie tylko. W Poroninie, dokładnie. Nie tylko. Dostali potworne wyroki i wtedy właśnie też grupa, także to... I wtedy Herbert, tak jak zresztą ci wszyscy doczekali się zapisu. Ale co to był zapis? Bo może młodzi słuchacze to już nie wiedzą. No właśnie, mogą nie wiedzieć, tak, że istniało coś takiego jak cenzura. I to nie było sprawy czasy carskiej. Cenzura, to było więcej. Prawda? To było wykluczenie z życia. To było wykluczenie z życia, bo wtedy był zapis na nazwisko. Tak, prawda? I zapis na nazwisko i w ogóle nie można było pisać o nim. Tak, pracy znaleźć pisać, w ogóle. Pracy znaleźć, a przede wszystkim nie wolno, to dla pisarza najważniejsze, nie wolno było o nim pisać tak. krytykom, recenzować dzieła. Także po prostu to było właściwie nieistnienie. To było nieistnienie po prostu. Skazywano na niebyt. Tak, niebyt. No. Niebyt, po prostu niebyt. Także, ale to, prawda, to komuna tak, prawda, zdozowała. Jak się poprawisz za jakiś czas, oczywiście tak, to wracało do... Jednak, wie pan, on był... Metoda kija i marchewki, tak. No. Co do Herberta. Także to, co jakiś czas, potem, prawda, to mijało. Co więcej też, co do Herberta, komuna jednak nie stosowała takich brutalnych metod, ponieważ, znaczy oficjalnych, on jednak bardzo szybko sam z własnego nadania zdobył sławę światową. Zyskiwał ważne nagrody, był tłumaczony. No, lista także, nagród jest imponująca. No więc właśnie, także tu jego sława była jakby jego polisą. Nie mogła go wiecznie trzymać na indeksie, bo... No, Rosjanom się udało, prawda? Na przykład Sołżenicyn, Pasternak, no, przecież musieli emigrować. No dobrze, to. Ale u nas jednak był weselszy barak i bardziej łagodny. U nas tak nie było jednak. Także, no, mówią, że najweselszy. Lżejszy trochę. Jak pamiętamy, to łatwo nie było. Byliśmy jednak w łapach humanistów, jak żartowano. Także to nie był wieczny. Ale oczywiście karano go w różny inny sposób. Mnie się wydaje, że ten zapis to jeszcze był jeden z łagodniejszy, jak karano Herberta. Chociaż ja mówię, że to zawsze go karano w białych rękawiczkach, bo jednak był Herbertem. I trzeba się było z nim liczyć. Karano go właśnie chociażby tym, że przede wszystkim inwigilacją Służby Bezpieczeństwa. Właściwie całe swoje życie Herbert przeżył z monitoringiem tajnych służb na plecach. No ale nie miał, tak jak Paweł Jasienica, Zofii Obretyny na karku, która podczas przyjęć towarzyskich szybko leciała do toalety spisywać, co przed chwilą powiedzieli goście, prawda? Ale niewątpliwie to tylko jednak Jasienica miał pod koniec życia. Oczywiście było dramatyczne i tak dalej, tym bardziej dotyczyło najbliższej osoby, żony. Ale Herbert miał właściwie od początku swego jakby... Przepraszam, ten system nie dawał ci agenta literackiego, bo twórca na zachodzie ma agenta literackiego, który dba o jego sprawy. Tu miałeś agenta, przepraszam, tajnych służb na głowie. Od początku, kiedy Herbert, jako młody człowiek jeszcze, zaraz na szczęście, Herbert kochał przecież zachód, wyjeżdżał do wolnego świata, lubił wyrywać się do tej zony, prawda, z tej zony do wolnego świata. To było zresztą mu potrzebne do jego, prawda, esejów, to było jego karmidło, wyjazdy. Ale nigdy nie chciał zerwać tutaj, prawda, jednak więzi, bo tu miał matkę też, siostrę, Herbert był bardzo rodzinny, tu miał jednak czytelników. Nie chciał się na to decydować. Od początku, już właśnie od pierwszego wyjazdu, 58 roku, Herbert zainteresuje się nim bezpieka. No jeśli ktoś wyjeżdża na zachód, no to jest z automatu, można powiedzieć. No nie zawsze, wie pan, nie zawsze. Śledzono jego kontakty, także można powiedzieć,
inwigilowano go, podsłuchiwano. Mało tego, próbowano go werbować przecież, wzywano na przesłuchania. Można powiedzieć, cały czas był w szachu, bo jednak oni mieli jego paszport. Mogli dać. I książeczkę balutową, prawda? A mogli nie dać. No, książeczkę to chyba jednak miało w domu, co? Czy nie? Nie, wszystko ja jedno. Ja żartuję właśnie, nie, no, ale wie pani, no, jednak... to, znaczy, to jest taki absurd, no, tak, książeczka balutowa. Tak, znaczy, wiem, młodsi sens, słuchacze tak. W ogóle nie ja wiedzą, co to jest. Kiedyś zapomniałam, chyba. Zapomniałam książeczki walutowej, kiedy właśnie pojechałam na jakąś wycieczkę i nie mogłam pojechać, bo... No tak, to tak, koniec właśnie. Człowiek tak. Był uwiązany w ogóle bez tego. Tak, nie przyjmuję. To jest absurdy komunizmu. Tak. I, czyli właśnie Herbert był, że miał... można, trzymano go paszportem i tym... Przecież on był, załóżmy, było to bardzo dramatyczne, bo on na przykład był zapraszany na jakiś festiwal międzynarodowy. To była ważna sprawa dla jego kariery, dla jego twórczości. Mogli mu dać, mogli mu nie dać. Także tym go szachowano. Tym go... Wolność dobro reglamentowana. Tak, dokładnie. Trzymano go właśnie paszportem. I dlatego Herbert tak długie lata siedział za granicą, bo tu się podano, nie lubił, nie chciał kłaniać ciągle i drżeć, czy mu dadzą, czy nie dadzą. Ale w końcu jednak tam pewne rzeczy się skończyły na zachodzie, bo zawsze przecież na koszt jakichś stypendiów, jakiejś fundacji. Kiedy tu była już wolna Polska po 89, musiał wrócić, prawda? I tu wtedy jakby te wyjazdy się skończyły, był wtedy w Polsce. Także różnymi metodami go niszczono, nie tylko zapisem. No to ciekawe, jak on znosił, no z jednej strony blisko miał do redakcji Czytelnika, mieszkając na Wiejskiej, no ale także sąsiadował z komunistycznym Sejmem. Wie pan, Herbert, to go nie interesowało, prawda? Herbert miał zawsze jakby swój... No ale w życie polityczne jakoś się włączał w pewnym momencie. No, się zawsze włączał. No naturalnie, że tak, Herbert się bardzo włączał. Lebo są pisarze, którzy jakby nie mają tego takiego... sumienia. Herbert... To nie mierziło go to, że parlament jest można czerwony? Można powiedzieć chwileczkę. Nie. No. Ale on przeciw temu czerwonemu parlamentu, przecież właśnie te petycje, to wszystko, to było przeciw niemu, prawda? Herbert od pewnego czasu, kiedy tu zaczęła być było to możliwe, zaczął być poetą, obywatelem i jak tylko mógł, włączył się też bardzo później w Solidarność, we wszystko właśnie, a później mało tego. I tylko w tej właściwie można powiedzieć komunistycznej Polsce Herbert był poetą, obywatelem i włączał się we wszystko. Właśnie on chciał to rozwalać ten czerwony, prawda? Oczywiście jak mógł. A czy jego poezja też tego nie robiła? Ale co więcej, on to robił również przecież w wolnej już Polsce. Tak, w 97 roku, pamięta pani, Herbert, projekt Konstytucji odrzucam w całości. Można powiedzieć, że Herbert, również ta wolna Polska mu się nie podobała też. Nie była spełnieniem jego nadziei. Był człowiekiem rozgoryczonym, dlatego tu, a przede wszystkim właśnie tym, że tu nie było tego jasnego rozliczenia, prawda? Tego... Powiedział wprost, gardząca społeczeństwem oligarchia. No właśnie, prawda, że tego jednak nie powiedziano, że nie chciał żadnych samosądów, ale wyraźnego powiedzenia, kto był kim, lustracji, dekomunizacji. I Zbigniew Herbert przecież walczył, można powiedzieć, na łożu śmierci, bo wtedy był już człowiekiem ciężko chorym, a jednak on podpisywał listy o lustracji, o dekomunizacji, walczył o pułkownika Kuklińskiego, walczył o wolną Czeczenię. Można powiedzieć, jak mało kto miał ten gen właśnie jakby protestu. No takim protagonista. Właśnie, nie tylko, owszem, walczył piórem, ale i nie tylko. Nie tylko. Co więcej, co mu wielu miało za złe. Większość, wielu czytelników, czyli nie tylko, że prawda, włącza, już nie tylko jakby pisał, ale poniekąd właśnie się włączał czynnie, przecież uprawiał publicystykę w ostatnich latach na łamach Tysolu, tygodnika Solidarność, co nie wszystkim się podobało. Ale ja myślę, że to było wtedy już to, że Herbert jakby widział, że ma mało czasu, że musi jakby... Miał takie sumienie po prostu, miał ten gen, który... Był człowiekiem zaangażowanym, tak, krótko mówiąc. Po prostu, że to go bardzo... Nieobojętnym. Że poezja to było za mało. To były takie sprawy, że tu trzeba było felietonu, reagowania wprost, ale zresztą wiersze też pisał. Przecież zaskoczył wszystkich epilogiem Burzy, który pisał, kiedy już był człowiekiem ciężko chorym, właściwie powoli odchodzącym, podłączonym do butli tlenowej. Zaskoczył wspaniałym ostatnim tomikiem, który także i tak walczył. Można powiedzieć, że był właśnie jakimś
niebywałym przykładem pisarza, który dosłownie daje, można powiedzieć, bo co stało jak u źródeł tego? Nie tylko twórczość, ale i siebie. Oczywiście, że po prostu kierowała go ta zasada właśnie tego, prawda, potęgi smaku. Odrzucał pewne rzeczy, bo tak mu nakazywało jego sumienie. A walczył tak, jak umiał. A poza tym, no gdzie mógł walczyć? Innych pism, które by to drukowało, to nie było. A poza tym, moim zdaniem, nie wiem, czy pan pamięta te jego, uważam, że to było rewelacyjne rzeczy. On wszystko robił świetnie. Te jego felietoniki też były świetne w Tysolu. Wiesz, to pękała cała Polska, kiedy on, prawda, tam pisał o tych naszych rządzących, o Jezu, cóż to za wojacy, prawda, o generale. No, mistrzem słowa był. I tak dalej, tak. To było śmieszne, dowcipne, rewelacyjne po prostu. Wszystko robił świetnie. Czasami potrzebny jest felieton do jakichś rzeczy doraźnych. Felietonistyka, fantastyczna sztuka. Był też znakomitym felietonistą. Zresztą świetnie też rysował. No, dramaty pisał, tak, przecież też. No, o tym często nie pamiętamy, prawda, nie czy eseje. To właśnie było tak wczesnej młodości. Eseje jak najbardziej pisał do końca, natomiast prawie do końca, natomiast także to, no, można powiedzieć, Herbert Ocean. Tu mogę jeszcze powiedzieć, że Herbert też rysował, ale jak też, to mogę się pochwalić, że mam w mojej książce takie rysuneczki Herberta. Nie tylko rysował greckie katedry, jak się okazało, jak często pokazywali mi koledzy jego różne pisma, czy wiersze, czy wiesz, listy do nich. Czy na przykład Herberta, jeden z kolegów, podarował mi jego notatki. Bo Herbert też, jak tylko mógł, się to włączał. Był na przykład przez pewien czas nawet członem prezydiuma Związku Literatów. Tak, dwukrotnie tam chyba wstępował, tak, i występował. Tak? I notatki jego, to rysował podobizny kolegów, karykatury żartobliwe, także również uprawiał taką twórczość mniej konferencyjną, poważną. Mniej poważną. Mniej poważną. Także była to fantastyczna, bogata postać pod każdym względem. O Zbigniewie Herbercie dzisiaj rozmawiamy, wspominamy tego wybitnego poetę. Równie wybitna reportażystka, państwa i mój gość, pani Joanna Siedlecka, autorka biografii Pan od poezji, jest gościem programu. Za chwilę ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Proszę pozostać z nami. Ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Wspominamy Zbigniewa Herberta, pani Joanna Siedlecka, biografka poety, jest gościem programu. Pan od poezji, taki tytuł nosi biografia autorstwa pani Joanny. Pan Cogito, taki przydomek przylgnął do Herberta. No, ten cykl poetycki jego jest rzeczywiście wybitny. Ale czy on był rzeczywiście tym panem Cogito? Czy to tylko stworzył taką postać? No, trudne pytanie, bo jak mówię ciągle, że twórczość była dla mnie punktem wyjścia, ale ja się o twórczości Herberta tyle napisano, może nawet za dużo, także ja już się twórczością go mało zajmowałam, była punktem wyjścia. Ale... No ale to opus magnum. Oczywiście. Musimy tego dotknąć. Musimy tego dotknąć. Mi się wydaje, że jak najbardziej. W pewnym sensie, nawet jakby mówimy o Herbercie, pan Cogito, prawda? I moim zdaniem bardzo słusznie. No jednak on był tym, pan Cogito to kto? To jest jakiś, no powiem, inteligent, prawda? Człowiek, który się zastanawia, wątpi. Ma pewien system wartości. Tak, to nie jest to everyman. Oczywiście, no, że tak. Także jak najbardziej słusznie to kojarzymy. On wziął wiele z siebie, wiele ze swoich doświadczeń, swojego życia. I moim zdaniem tak. I to jest rzeczywiście jego opus magnum. Ale ja uważam, że można powiedzieć, wszystko Herberta jest jego, jest wspaniałe, jest wszystkie tomiki jego, te, można powiedzieć, cieniutkie, prawda? Ale które mimo wszystko są jakimś olśnieniem, zawsze były. Ale, czy jego właśnie, jak teraz jak mówię, listy, które odkryłam i są również czymś, również tam jest fantastyczny, właśnie wspaniały pan Cogito. Czyli takie niewymuszone amplua. Tak, dopełnienie. Jeszcze bardziej, bo on tym panu Cogito jest niesłychanie właśnie oszczędny, prawda, w sensie pokazywania siebie. A tam jest bardziej ten prywatny, ten też, ten człowiek właśnie, te jego koleje losu, niesłychanie dramatyczne, bo moim zdaniem jednak Herbert jakoś tak, no, uzyskał wielką sławę, ale jeszcze chyba, wydaje mi się, że, no nie wiem, na świecie powinien być bardziej znany na przykład, na to absolutnie by bardziej zasłużył. Także różne jego przejścia, przecież miał bardzo niesłychanie ciężkie życie, bo szedł, jak mówię, owszem, pomagały mu rodzice, najpierw kobiety, ale przede wszystkim
walczył sam, bo jednak to otoczenie na Zachodzie też miał bardzo negatywnie przeciw niemu nastawione, bo on jednak no nie był tym takim, można powiedzieć, zagorzałym lewicowcem, tylko kimś takim, trochę jak Herling, jak mówili, byli tymi, prawda? No, krytykiem, właśnie, najdelikatniej rzecz ujmując. Tak, najdelikatniej mówiąc. Ale po katastrofie smoleńskiej Herbert, przynajmniej w pewnych środowiskach, widziałem, że zyskał miano twórcy profetycznego. Mowa tutaj oczywiście o guzikach, prawda, które zostały uznane za pewne proroctwo. Widzi pan, guziki, no to jest jeden, prawda, z ważniejszych wierszy katyńskich Herberta. I dymi mgłą smoleński las. No tak dokładnie, aż się już nie pamiętam. Tak jest tam? Tak. No to już chyba taka troszeczkę nadinterpretacja. Przede wszystkim mogę powiedzieć jedno. Herbert napisał ten wiersz, chcąc uczcić też swego stryja. Właśnie to był jego stryj. Edward Herbert zginął, był jeńcem obozu w Kurielsku, a właśnie zginął w Katyniu. Poświęcił mu przepiękny wiersz. Być może też, jak mówię, jestem najmocniejsza w życiorysie Herberta. W pewnym sensie chciał pokazać, że w jego rodzinie był nie tylko ten Ludwik, prawda, i ten Roman, ci Volksdeutsche, ale to byli zresztą notabene synowie jednego ojca, stryja generała. Jeden był Volksdeutschem, a drugi zginął w Kozielsku. I Herbert o nim napisał wiersz. Ale być może tamci, o których nie napisał, też byli ważni. Przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślas i cisza jest na wysokościach i dym mgłą katyński las. No, rzeczywiście. No, Herbert, można powiedzieć, zawsze się można w nim czegoś doszukać, bo taka jest zawsze wielka twórczość, że prawda, do niej sięgamy i tak dalej. Dlaczego nie dostał Nobla? A przecież był kandydatem i to wielokrotnym. Oczywiście. To trudno powiedzieć, bo te wszystkie obrady i te protokoły to dopiero po nie wiem, po ilu latach będą jawne. I skandale różne przy okazji. Różne skandale, dokładnie. Ale jak właśnie też grzebałam ostatnio w jego, prawda, tam materiałach IPN-owskich, jego dossier, również jak się okazało, niestety, co było wielką jakąś przykrą niespodzianką, chociażby Służba Bezpieczeństwa również interesowała się nagrodami Nobla i również usiłowała właśnie Herbertowi w tym przeszkadzać. Oczywiście trudno powiedzieć, czy ona w tym przeszkodziła, czy była aż na tak wszechmocna, ale wydawało mi się równie wstrząsające chociażby to, że w ogóle próbowała, tak? I że w ogóle był to obszar jej zainteresowań. Nie było takiego obszaru, którym Służba Bezpieczeństwa się nie interesowała. No, ale że nawet Nobel, no jednak chyba, że literacki Nobel, jak się okazało, zresztą ten rozdział akurat książki publikowałam już nawet wcześniej w tygodniku do rzeczy i okazało się, że, bo tu nawet też nie chodziło początkowo o Nobla tylko dla Herberta, ale że PRL, kiedy jeszcze był PRL, wysuwał innych do Nobla, Iwaszkiewicza, Andrzejewskiego, Parandowskiego i robił wszystko, żeby to jej akolitów przeróżnych, można powiedzieć, prawda, protegowani dostali tego Nobla. I Nobla dla, nie tylko dla Herberta, ale dla Gombrowicza też, żeby sobie usiłowała w jakiś sposób podkładać im nogi. Czy była w stanie? Być może nie, ale jednak jest ważne to, że niewątpliwie, prawda, w Nagrodzie Nobla liczy się to, jaką twórca ma opinię. Jakiś, prawda, opinia, PR jakiś. Ona mu robiła tak zwany czarny PR, co jest równie niebezpieczne, bo zawsze każde jury, każdy z nas był kimś jury, bierze się pod uwagę, kim jest ten kandydat, prawda? Jeżeli słucha, że ten kandydat jest niespełna rozumu i że w ogóle jest tylko w domach nieomal, prawda, w psychuszkach i tak dalej, czy jest jakimś, prawda... Awanturny, krótko. Właśnie, mówiąc, i tak, bo jest nieodpowiedzialnym alkoholikiem, robi mu się taki PR, to w jakiś sposób wpływa. Wybiera się tą bardziej jakąś poprawną osobę, tak, która... Tak, obrazkową, zrobi, taki ten właśnie, ładny konferwek można powiesić. Nie zrobi żadnego, prawda, przykrości i nic nie powie na tej, bo Herbert był trochę nieobliczalny, był, chociaż... Ale to taki... W dobrym tego słowa znaczeniu, tak, właśnie. Narwany trochę. Tak.
Nawet można powiedzieć, także ten czarny pianino śliczy. I to było wyjątkowo okrutne, że chociażby coś takiego również mój robiła i że w ogóle zresztą nie tylko o Nobel chodziło. Że Herbert robił sam karierę na Zachodzie, usiłowała mu również tym przeszkodzić. Bo również PRL lubiła sama lansować swoich. A co to tutaj? Samemu? No, bo to takie państwo, które chciało właśnie mieć we wszystko, także włożyć palce. No. Również nieustająco, jak mówię, przeszkadzała mu. Także naprawdę to, co zrobił i tak, to było naprawdę bardzo dużo. I jednak niesłychanie dużo zrobił, mimo tych różnych przeszkód, że szedł sam, że mu bardzo przeszkadzano. Nie był przyjemniaczkiem. Można powiedzieć, że dla tych wartości, może tak zakończmy od tego, cośmy zaczęli, zrobił bardzo wiele. Dla nich, dla tych wartości, o których chciał walczyć, wszedł w spór właśnie poniekąd z całym możnym światem, tak, ze wszystkimi możnymi. Miłoszem. Herbert kontra świat, tak. W pewnym sensie trochę tak. Może nie cały, ale z wieloma. Także był fantastycznym przykładem, nie tylko poety zamkniętego gdzieś tam właśnie w tej niszy swojej. On nie chciał, tylko chciał do pewnego momentu był takim poetą, właśnie to się zajmował, ale potem doszedł wniosku, że on jakby troszeczkę przyspieszył i słusznie. I dlatego on nas fascynuje, można powiedzieć, był kimś tak ważnym pod wieloma względami, ale przede wszystkim był też ciekawym człowiekiem prywatniej. A swoją ziemską wędrówkę zakończył w pewną letnią, burzliwą noc. I to też narodził się jakiś taki, można powiedzieć, mit, że to burza, że to. A tak naprawdę to zawiniło po prostu to, że to był zwykły państwowy szpital, że umierał na, izbie przyjęć, że go przyjęto na ogólną salę bardzo późno. To wcale nie było takie poetyckie po prostu, że akurat miał pecha i nie było jego lekarza, że nie było jego ekipy, bo wybrał sobie fatalny czas. Sierpień, czy to lipiec, już nie pamiętam. Jest to 8 lipca, właśnie, dobrze pamiętam. Najgorsze, kiedy to jest podobno do umierania. Sezon urlopowy. Jeszcze Wigilia podobno, tak. No tak, bo nikogo nie ma. Wszyscy są na urlopach albo, przepraszam. Lato w głowie. Nie zabiła go żadna burza, tylko po prostu zaniedbania. Być może jeszcze jedno. Zachwycamy się Herbertem, cenimy go. Dlaczego nie dostał jakiegoś... Wolna Polska nie zadbała też o jego starość. Nie dostał jakiejś specjalnej emerytury, specjalnej nagrody. Nie wysłaliśmy do kliniki w Szwajcarii. Gdzieś. Gdzie jednak, no co tu dużo ukrywać? Lepszy jest poziom medycyny, był lepszy. Tylko umierał w zwykłym państwowym szpitalu. Na ogólnej sali, na korytarzu. Na korytarzu, gdzie... Także wydaje mi się, że nie róbmy, nie twórzmy mitów. Zawiniło po prostu PRL-owska służba zdrowia i to wszystko. Chociaż jak mówisz, ona do końca, ona dbała o niego, bo on miał swoich lekarzy, miał tam ekipę, ale akurat jego lekarz był na urlopie, polecił go przyjaciołom, oni tam chyba, nie wiem, nie zdążyli do niego dotrzeć, nim chciano go zabrać na salę ogólną, jak wiem, tego jak tam pytałam, to już było za późno. I tak odszedł od nas Zbigniew Herbert, wybitny poeta, którego dzisiaj wspominaliśmy w Nocnych Światłach przez ostatnie 2 godziny. Państwa i moim gościem przez ten czas dzisiejszego programu była pani Joanna Siedlecka. Bardzo pani dziękuję. Wybitna reportażystka, pisarka, autorka biografii. To Herbert jest wybitny. Pan od poezji. Każdy jest wybitny w swojej dziedzinie. Herbert w poezji, pani w swojej twórczości. Serdecznie i gorąco pani dziękuję. To był piękny czas. Dziękuję. Wielkie dzięki. Dziękuję też państwu. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy z nami byliście przez te 2 godziny. Zapraszam do Nocnych Światów od poniedziałku do czwartku. Tuż po 23 rozpoczynamy. Można nas słuchać na częstotliwościach Radia Plus w całym kraju, przez internet na całym świecie. Strona radioplus.pl i przycisk włącz radio. Wystarczy kliknąć. Jeszcze raz dziękuję. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.